pokażę Wam, jak za pomocą narzędzia Pióro zrobić selekcję produktu, który ma kształty na przykład okrągłe, tak jak tutaj widzicie, w tym miejscu są kształty okrągłe i jakieś inne narzędzia do selekcji mogą nam zająć więcej czasu. Ja Wam pokażę, jak za pomocą tego narzędzia Pióro wyciąć sobie ten produkt. Wybieram sobie nasze narzędzie Pióro. Wypełnienie oczywiście zmieniam, że będzie bez wypełnienia, tylko same zaznaczenia. Możemy sobie jeszcze zmienić też tutaj w naszym trybiku kolor naszej ścieżki, czyli na przykład ta linia, co nam się ścieżka tworzy teraz. Możemy ją zmienić na kolor jakiś inny, niebieski, obojętnie jaki tam sobie wybierzemy. Ja zostawiam przy tym niebieskim i grubość, prawda? Czyli tam na przykład 2 piksele, 3 piksele, ta linia, rozchodzi się o tą linię. Zostawmy ten jeden piksel tak jak jest, niczym nam to nie przeszkadza. Będziemy sobie teraz wycinać. No, linia ścieżki, zobaczcie, tworzy się w momencie, jak my będziemy zaznaczać. I na przykład możemy też za pomocą ścieżki te kształty później będziemy musieli jakoś dostosować, wygiąć, tak? Czyli my tutaj chytamy w tym punkcie, co nam się dodatkowo utworzyły i tworzy nam się jakieś wygięcie, tak? O, tworzy nam się taka linia, możemy nią za pomocą tej linii dokładnie wyciąć te nasze tu elementy. Już Wam pokazuję, jak będzie to wyglądało na przykładzie. Zaznaczam sobie nasz produkt. Robię po prostu, stawiam punkty. Na liniach prostych nie będzie to żadnym problemem. Większe pojawią się w momencie, jak powstaną zaokrąglenia. Tu sobie powiększę troszkę, żebym miał lepiej widoczne. Nie przejmuję się za bardzo tym, że tutaj może jest troszeczkę takie zaokrąglenie, jest proste, a powinno być okrągłe, ale później pokażę Wam, jak to szybciutko później naprawić. Robimy sobie ścieżki, zaznaczamy. Tu widzicie, też powinienem mieć bardziej zaokrąglone, no bo jakbym to teraz wyciął, no to będę miał oczywiście to, ten moment ścięty, ale ja będę zajmował się później tym. Na razie robię sobie punkty, zaznaczam nasze ścieżki, stawiam punkty. I tutaj zaznaczam z tej strony, tutaj, widzicie, tu też nam się robi takie linia po prostu ścięta ostro. My nie będziemy takich chcieli, tylko wiadomo, chcemy, żeby to było zachowane oryginalne kształty. Tak więc ja tu sobie zaznaczam dalej nasze ścieżki. Zaznaczam sobie punkciki, stawiam. Tu punkt, punkt, punkt. Nie przejmujmy się tym, że mamy tu zaznaczone. Pokażę, jak to, w jaki sposób to fajnie wyciąć później. Tu zaokrąglimy i musimy połączyć. OK, mamy teraz połączony nasz produkt w całości wycięty. Gdy już mam całość zaznaczoną, teraz zaczynamy naprawiać sobie te nasze niedoskonałości, które zostawiłem. Aby to fajnie naprawić, poszło nam to szybko i sprawnie i dokładnie. Tak więc będziemy wykonywać to w taki sposób. Pierwszą mamy tutaj już niedokładność i teraz jakbym chciał to bardziej sobie tak doprecyzować, to widzicie, możemy sobie tutaj na środeczek tego punkciku najechać i mamy mniej więcej doprecyzowane. Ale żebyśmy mieli jeszcze bardziej na to wgląd, tak więc żeby nam to lepiej szło, ja proponuję, abyśmy zrobili to z ciśniętym klawiszem Ctrl. Zobaczmy, jak to będzie nam ta linia pracowała. Ja zawsze sobie, jak mam jakieś takie niedoskonałości, wciskam klawisz Ctrl i z naszym punkcikiem sobie bardziej doprasowywuję, tak? Czyli tu mam już OK, tu widzę, że jest OK, tu widzimy, że coś jest nie OK, stawiam punkcik na środku, wciskam klawisz Ctrl i zobaczcie, tworzy mi się takie zaokrąglenie, takie łagodne, prawda? Czyli one dopasowywuje mi się do mojego tutaj tego zaokrąglenia. Tu widzę, że mam też coś niedokładne, tak więc sobie znów wciskam klawisz Ctrl
i będę sobie poprawiał. Tu widzę, że mam też, wchodzi mi na to, czyli tu z ciśniętym klawiszem Ctrl. Możemy sobie też tą linię, widzicie, wygiąć. O, i nam się dopasowywało. I znów naciskam klawisz Ctrl. I zobaczcie, jak nam się fajnie to dopasowywuje, tak? Jakbym nie miał tego klawiszu Ctrl naciśniętego, ciężej byłoby mi to wykonać. Czyli teraz pokażę Wam, jak nie mam tego klawiszu Ctrl. O, widzicie? No, tak nie chce mi też dopasowywać się to samo. A jak będę miał ten klawisz Ctrl wciśnięty, o, bardziej jestem w stanie zapanować nad tym naszym wygięciem. Tutaj sobie też, widzicie, mam zaznaczony punkt. Stawiam sobie mniej więcej na środku tego załamania i biorę klawisz Ctrl i wyginam sobie. O, tak wyginam do tego momentu, żeby to wyglądało dobrze. Tu widzicie, że mam jeszcze niedokładnie, tak więc wciskam sobie jeszcze nasz klawisz Ctrl i też to doginam. Tu mamy taki dłuższy kawałek, tak więc też zaznaczam klawisz Ctrl. Wciskam Ctrl, tak. O, i tworzy nam się takie fajne nasze wygięcie. Jakbyśmy teraz chcieli na przykład za pomocą tych punktów robić, to też możemy sobie wyginać. O, tu też nam się będą tworzyły takie zaokrąglenia. Tu mamy niedoskonałość, czyli też wciskamy nasz klawisz Ctrl. I tu poprawiamy. I tu mam, widzicie, też niedoskonałość, tak więc z klawiszem Ctrl, zobaczcie, jak się nam fajnie dopasowywuje. To fajne narzędzie, bardzo będziecie fajnie Wam pracowało się z tym narzędziem, jak będziecie mieć jakieś do wycinania elementy całkowicie też okrągłe. Tak, tu widzicie, no akurat nie chce mi się stworzyć takie lepsze zaokrąglenie, tak więc wciskam jeszcze tu na połowę. I też z klawiszem naszym Ctrl bardziej dopasowywujemy. Tu już mam punkcik, czyli też mogę sobie lepiej dopasować. OK, tutaj wciskam punkt, tworzymy. I też nam się robi zaokrąglenie. No tu musimy poprawić to, bo to było niedokładnie za bardzo wycięte. O, ale my za pomocą tego naszego wygięcia jesteśmy w stanie to poprawić. Tu tworzymy też punkt, klawisz Ctrl. I też dopasowywujemy. OK. Pamiętajcie zawsze, że pomiędzy tymi przejściami ścieżek zaznaczonymi punktami musimy zawsze sobie postawić nowy punkt i za pomocą tego punktu z ciśniętym klawiszem Ctrl będziemy wycinać nasz produkt. Tu też stawiam punkt. I robi nam się, zobaczcie, jak nam się robi fajne, łagodne zaokrąglenie, tak? Tu mam jeszcze jakieś też małe niedociągnięcia, widzę. Też poprawimy sobie to tu. I tu sobie też robimy poprawkę. Tu mam jeszcze, widzę, też coś niedokładnie, tak więc sobie też tutaj poprawię. O, tu mi troszkę weszło. Widzicie to zaokrąglenia? To są właśnie te zaokrąglenia. No i teraz tutaj mamy taką długą ścieżkę zrobioną. Tak więc biorę ją na połowę, dzielę i też ściskam klawisz Ctrl i zobaczcie na takim dużym elemencie, jak to fajnie nam się dopasowywuje, tak? Gdzie nam się jeszcze nie dopasowało tu na przykład, to stawiamy następny punkt i już jest dobrze. OK. Tu na tej ścieżce znów stawiamy następny nasz punkt. Mamy zaokrąglenie, wszystko nam dobrze wychodzi. Tu widzę, że nam powstało jeszcze jakieś jedno niedoskonałość. Poprawiamy. Tu mamy też jeszcze jakąś naszą niedoskonałość, też ją poprawimy. Pamiętajcie, o, tu mamy, zaznaczam punkt, wciskam Ctrl i mamy wycięty nasz element. Tu mamy niedoskonałość, tak więc zaznaczamy. Cały czas mam klawisz Ctrl wciśnięty. I tu musimy też poprawić. I tutaj. O,
I tu mam też taką niedoskonałość, bo też jest Jest. ostry taki krawędź. No i tutaj Tutaj mamy mamy. koniec, bo tak zaczynaliśmy. No, jeśli to mamy Mamy zrobione, zrobione, tak więc więc prawy prawy przycisk przycisk myszki. myszki, utwórz zaznaczenie. My mamy już tutaj zrobione nasze zaznaczenie. Musimy teraz sobie zrobić odwrotność, bo nam wytnie produkt, jakbyśmy tego nie zrobili, to co mieliśmy w środku zrobione. My teraz zrobiliśmy sobie zaznaczenie, że mamy zaznaczone to wszystko, co jest w tym obszarze, zostanie wycięte. Tu sobie spłaszczam naszą warstwę. I albo robię Ctrl-X, albo po prostu odznaczam sobie naszą kudeczkę. I mam już tutaj zrobione nasze wycięcie. Teraz widzicie, musimy sobie jeszcze poprawić, bo nie mamy w tym miejscu zrobionego wycięcia. Tak więc zaznaczamy sobie jeszcze nasz produkt tutaj. I też za pomocą pióra poprawiamy sobie. Stawiamy sobie teraz punkty. Później będziemy robić sobie naszą dokładniejsze. Tu mamy. I teraz punkt po środku stawiamy. Kontrol wciskamy. Dopasowujemy. Tak. Tu mamy niedokładnie. Też wciskamy klawiszem Kontrol. Też dopasowujemy. Ok, jeśli to mamy zrobione, możemy albo dodać sobie następne do zaznaczenia, albo możemy od razu to wziąć sobie i już usunąć. Czyli znów robimy utwórz zaznaczenie i wciskamy sobie na przykład, spłaszczamy naszą warstwę i wciskamy sobie Ctrl-X. Mamy już ten element wycięty. Teraz jak sobie tutaj odznaczę to, o, to mam już tutaj wyciętą naszą warstwę dodatkową. Widzę, że jeszcze musimy tutaj wyciąć kolejne, tak więc pozostałe nam tutaj, tu zaznaczamy. Zobaczcie, piórem to idzie bardzo szybko. 5-6 punktów. Tak, i teraz tylko między tym poprawiamy sobie, gdzie mamy jakieś niedoskonałości. Tu widzę, że już mamy niedoskonałość. Klawisz Ctrl. Gotowe. Tu niedoskonałość, wyrównanie takie, żeby było zaokrąglone, naturalne kształty. I mamy gotowe. Tu zaznaczamy Zaznaczamy. i jest gotowe. Jeśli to mamy Zaznaczamy. zaznaczone, znów robimy utwórz zaznaczenie. Spłaszczamy Mamy sobie sobie naszą naszą warstwę. warstwę. Ctrl-X. Mamy wycięte. I pozostała Pozostała nam nam jeszcze jeszcze ta ta jedna jedna strona, strona, która która była była nie nie zaznaczona. zaznaczona. I I ponownie ponownie robimy robimy zaznaczenie. zaznaczenie. Punkty Punkty stawiamy. stawiamy. Szybciutko, kolejny punkt, kolejny. Tak, i Teraz teraz te te niedoskonałości niedoskonałości z z klawiszem klawiszem Ctrl Ctrl zaokrąglamy zaokrąglamy i tu stawiamy punkt, też zaokrąglamy. Ok, jeśli to mamy zaznaczenie. zaznaczenie, utwórz zaznaczenie, musimy zawsze utworzyć zaznaczenie. Spłaszczamy naszą warstwę, wyciskamy Ctrl-X i mamy gotowy nasz produkt. I jeszcze pozostało nam to jedno ucho. Zaznaczamy raz, dwa, trzy, może czterema punktami. Tu już nam się utworzyła linia taka bardzo ostra, tak więc punkcik po środku wyrównujemy. Tu też jeszcze może troszeczkę dorównamy. To było fajnie, naturalnie. Ok, jeśli jest dobrze, utwórz zaznaczenie. Ctrl-X. Spłaszczamy Spłaszczamy jeszcze naszą warstwę. I Ctrl-X usuwamy. I tu taki mamy mały punkcik, który nam został. A skąd ja to wiem? No bo wcześniej, jak przy pierwszym razie zaznaczyłem cały nasz produkt i wycięliśmy, no to pozostały te nam niedoskonałości. Stąd po prostu wiem, że jeszcze na tych trzech miejscach pozostało. I tu jeszcze poprawimy sobie wyokrąglenie kontrolem. Tak, jest ok.
Utwórz zaznaczenie. Musimy pamiętać, żeby zawsze utworzyć zaznaczenie. Jeśli to mamy zaznaczenie utworzone, musimy tą jeszcze naszą warstwę spłaszczyć, bo tak, żeby nie było z czego wyciąć. Ctrl X i mamy gotowy, wycięty nasz produkt. Teraz dopasujemy jeszcze ewentualnie kolory z warstw dopasowania, jakby coś tutaj nam nie pasowało. O, że troszeczkę ciemniej, troszeczkę jaśniej. I mamy gotowy, wycięty nasz produkt. Tak więc wycinanie za pomocą pióra jest bardzo, można powiedzieć, szybkie, precyzyjne, a zwłaszcza jak wycinamy takie elementy, które są tutaj zaokrąglone. Tak więc na dzisiaj to by było tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.